Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Saints Row. Moi drodzy, kapitan Polska zmienił się po raz kolejny. Dzisiaj uderzyłem w taki troszeczkę odważniejszy look, jak widzicie. No ktoś musi w końcu popodziwiać nasze polskie ciałko. A i zrobiłem jeszcze wiele więcej innych rzeczy, ale zaraz się z wami tym podzielę. Najpierw chciałbym tylko się odnieść do niektórych komentarzy oraz moich własnych obserwacji. I jasne, najnowszy Saints Row nie dorasta trochę do legendy, którą zbudowały poprzednie części. Obejrzenia spadają, nie jest to najpopularniejsza seria na kanale, ale wiecie co? Ja o dziwo bawię się całkiem nieźle, szczególnie jeżeli pokazujemy na odcinkach tylko te najbardziej fajne misje fabularne, dlatego będziemy sobie lecieli dalej, aż fabuły nie skończymy, więc spokojnie wszystkim, którzy tutaj oglądają, się boją, że o nie, seria zniknie, a ja tak lubię kapitana Polskę i jego przygody. Szczególnie, że mamy taką, sam sobie zrobiłem taką całkiem śmieszną narrację kapitana Polski. Oczywiście jego figura dzisiaj po raz kolejny się zmieniła i będzie ewoluowała, bo człowiek to zwierzę zmienne. Dlatego postanowiłem też wprowadzić zmiany w naszym życiu, a raczej wyciągnąć je na wyższy poziom. Mamy 559 tysięcy dolarów. Jak tego dokonałem? Otóż mój zysk to 47 tysięcy na godzinę. Więcej niż widzieliście ostatnio, ponieważ dokonałem kompletacji dwóch osobnych biznesów. Po pierwsze odkryłem, że w ogóle jak mamy tutaj napisane 5 na 11, to nie znaczy, że będzie 11 rzeczy do roboty, tylko 10. Zawsze o jeden mniej, bo ta ostatnia rzecz do roboty to jest pogadanie z właścicielem biznesu. Dlatego ukończyłem sobie oszustwa ubezpieczeniowe, jakby każde wyglądało tak samo, niczym się nie różniły, a naprawdę mnie frustrowały. Oraz zrobiłem food trucki i tutaj też żadnych bajerów, fajerwerków nie było. Jechałem, walczyłem, kradłem, wiozłem. A tu wręcz miałem więcej problemów niż z przekrętami. Biznesy ukończone, dostałem za to trochę hajsu. No i jak widzicie, dzielnica oznacza się teraz logotypem świętych i to jest ukończenie dzielnicy, jak sami dobrze spekulowaliście. Dlatego pogenerowałem sobie troszeczkę hajsu. Uwaga, nie użyłem żadnych cheatów. Dosłownie gra była włączona przez wiele godzin. Dzięki wielkie za porady. Sam pomyślałem o obniżeniu rozdzielczości i ustawień graficznych, ale nie pomyślałem o ograniczeniu FPS-ów, które pomaga. Dlatego 1 FPS, 10 godzin włączonej gry i wszystko działa pięknie. Dlatego, moi drodzy, jako że jesteśmy już pod naszą bazą, zwiększmy jeszcze bardziej nasz przybytek pieniężny. Nie wydamy nawet teraz wszystkiego, co posiadam, ale wydamy z 200 koła, ponieważ mamy dwa kolejne biznesy, które mogę zakupić i bardzo chętnie je gdzieś na parcelach umieszczę. Dlatego lecimy na te parcele, weźmiemy sobie, no nie wiem, laundromat na przykład, zobaczymy jakie zadania tutaj będą się znajdowały. Wykonamy sobie jedno, a potem kupimy kolejny biznes i zobaczymy, co tam się będzie działo. A potem przejdziemy sobie do misji głównej. We've got a Max, Sunstroke Video, the grocery store, and in the middle of it all, our very own laundromat. Sure, we wash clothes here, but we also offer full service crime scene cleanup. You know, for people who don't want to go to jail. Winston here is the best. When I first moved into our old place, he cleaned all the bloodstains out of that carpet. He is a master. Hey, Winston. You got everything you need? Sure do, boss. We got disinfectants, solvents, three kinds of acid, anything you might need to make a crime look like it never happened. Hot dang. How about the crew? They're a little green around the horns, but they know what to do. Well, if things get complicated, I'm just a phone call away. Thanks, boss. Appreciate it. Powiem wam tak. W dzisiejszej ekonomii, gdybym miał zapłacić 50% mniej za dom, ponieważ nikt nie chce go kupić, gdyż kiedyś ojciec zamordował tam całą swoją rodzinę, a potem popełnił samobójstwo i jeszcze załatwił przy okazji listonosza, a ktoś potem musiał wymienić wszystkie panele, przemalować ściany i zburzyć niektóre rzeczy, ponieważ wszędzie była krew i zapach śmierci, ale już się tego nie da poznać. Kupiłbym ten dom, kurwa, o tak, już bym po kredyt leciał. Dlatego myślę, że warto będzie wspomóc wszystkich w okolicy, po prostu w ich zdobywaniu pieniędzy. Jak tam w ogóle teraz nasz zysk? Pewnie już się zwiększył. 62! O, ale będzie bogato. A tutaj jeszcze pewnie z 15 tysięcy na godzinę dojdzie, jak zlikwiduje zagrożenia. Ale uwaga! Zagrożenia przy droższych biznesach są trudniejsze. Nawet jedno znajduje się obok. Może wam uda mi się zaprezentować. Mamy tutaj oczywiście rakietnicę. To jest moje ulubione narzędzie likwidowania zagrożeń w okolicy. Autentycznie. Czasami wystarczą dwa pociski z wyrzutni rakiet i już nie mam, kurwa, żadnego problemu w okolicy. Zresztą mam wrażenie, że wyrzutnia rakiet to jest rozwiązanie bardzo wielu problemów, które mogą nastąpić, ale to ta mniejsza. A tutaj jeszcze mamy piękne, cudowne zadanie z gatunku Pokonaj Wrogów. Moje ulubione. Hej, wrogowie, gdzie jesteście?
Kto tutaj jest moim wrogiem w ogóle? Oni są u góry, co? Dobra, chłopaki, czekajcie, ustawcie się, ustawcie się, ustawcie się, ustawcie się. Nie, nie to. Bom. No i widzicie, tak się zaczyna zabawa z idolami. Nie będę narzekał na skuteczność rakiet, które wypuszczam z siebie, ponieważ jest ogromna. Czy ja mam wigor werwę? Mam wigor werwę, dobra. Leć tam do kolegów, ja się zajmę tym, który tutaj sobie biega. Ten jeszcze jakoś zipie, mimo iż eksplodował mu anus. No i co? No i załatwione. Nawet nie zdążyli wezwać wsparcia, to mi się podoba. Dlatego zawsze wolę mieć wypełniony mój licznik pocisków do rakietnicy. Jak tam teraz nasz zysk wygląda? Pewnie wzrósł. 67... na 65, czyli 2000 za jedno, 5 zagrożeń, czyli będziemy mieli 77 na godzinę. Ale mówiłem, że chcę się zająć zadaniem z tego przedsięwzięcia. Mamy tam oczywiście jeszcze te różne projekty i tak dalej, misje. Czy ja mam coś na nosie? Zdecydowanie coś mi się zrobiło. Nieważne, jak to wygląda? Tutaj mamy, w ogóle ile ich jest? 6. Dobra, gdzie jest najbliższy zatem? Najbliższy będzie gdzieś tutaj. Ja mogę sobie szybką podróż zrobić do tego? Nie mogę. Bullshit, ale mogę do tego. Zawsze będzie bliżej. Co się dzieje przy Galerii Sztuki Mercato? Może to sprawdzisz. 8 tysięcy, kurwa? Za taką jedną misję? Poproszę. Nie dość, że 8 klocków prosto do mojej kieszeni, no to jeszcze wykonywanie całego biznesu. Dobra, weźmy sobie to autko. O kurwa, no to autko fajnie wygląda. O, jeszcze będę wam musiał oczywiście później pokazać, przy okazji, jaką zajebistą brykę dla świętych skustomizowałem. Oczywiście, bardziej to by był gang Polaków. Nie wiem, może na przykład jak ten z Hawkeye'a, jeżeli oglądaliście ten marvelowski serial, gdzie Piotr Adamczyk, papież Polak, napierdalał innych ludzi i ciągle krwawił. Bardzo nieprzyjemny widok takiego świętego człowieka w takich warunkach widzieć. Ale zrobiłem biało-czerwony samochód. Troszeczkę się przy nim napracowałem i przypadkiem wydałem na niego chyba z 30 tysięcy dolarów. Bo wydaje mi się, że rzeczy, które w nim montowałem, kosztowały, ale kompletnie tego nie zauważyłem, a gra mnie nie powstrzymała ani nawet nie dopytała. Dlatego no mamy całkiem kosztowne auto, które wygląda zajebiście, aczkolwiek jest to takie dość chujowe auto, dlatego będę musiał sobie skombinować jakieś inne, na przykład takie fajne, wrzucić do naszego garażu, zapisać i zmodyfikować. Ekipa sprzątająca. Wonder what that's about. Post-dialectic futilitarianism and metacapitalist visual representation. Tak, trudne słowa. Też znam trudne słowa. Dobra, na czym będzie to zadanie polegało? Czy ja będę musiał autentycznie czyścić miejsca zbrodni? Czy może zamordować jakichś ludzi? But Nino dig it. Dobra, nie jestem pewien, czy jestem odpowiednio ubrany, jeżeli chodzi o tą imprezę. Jak ja mam zdobyć tę książkę? Ekipa sprzątająca zdobyć książkę. Czy ja mam... O, dobra, mamy telefon w końcu. Mam wejść do środka, tutaj coś zrobić? Hey, boss, I'm sorry, but we got a situation. I'm a little busy at the moment. Jerry and his crew have a big mess on their hands. I'd help them myself, but I'm wrist deep in a snitch's brains right now. You're killing me here. Where are they? I'll send you the address. Jerry will call you on the way. Aha. Dobra, czekajcie. A to trasy mi pokazywało, czyli ja muszę wsiąść do mojego pojazdu. Mam 2 minuty na dojechanie na miejsce i na pomoc w uprzątnięciu jakiegoś miejsca. To przepraszam, po cholery był motyw tej imprezy, która tutaj się odbywa i zdobywania książki dla Niny. Czy to za każdym razem będzie taki fejkowy cel, który będzie musiał zniknąć, bo jednak obowiązek sprzątania mózgów ze ścian wzywa? Może, no ciężkie jest życie w Santo Ileso, nie da się ukryć. Minuta 37 na dojechanie. Oho, co teraz? Napierdalają ich tam. Tell me what you got, Jerry. Shit's looking bad. We don't have the crew for a job like this. What's the problem? I've never seen so many cops. If we go out there, we'll be spotted for sure. Keep working. I'll be there soon. Dobra, rozumiem, czyli oni sprzątają nielegalne miejsce zbrodni. Kurwa, jakie miejsce zbrodni jest legalne? Aha! Polska i nasz rząd cudowny, Sejm, Senat. Tam, kurwa, legalne zbrodnie cały czas są podejmowane. Podejmowane, wykonywane, dokonywane. Aha, czyli ja będę musiał napierdalać policję, kiedy moja ekipa pracuje. Czyli będę musiał po prostu mordować, rozumiem. Czyli takie zabijanie z dodatkowymi krokami, które muszę wykonać. Pojechać tu, odebrać telefon, dojechać gdzie indziej. Rozumiem, nie będę narzekał. Mordowanie to coś, na czym się znam chyba najlepiej. Ze wszystkich moich talentów, które posiadam jako szef naszego gangu. Dobra. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, jest git, jest git. Co się tutaj dzieje, chłopaki? U kurwa, przyjechałem prawie jednego. And now he's dead. And this guy is... The district fucking attorney of Santo Eleso. Well, that explains the cops. So what are we gonna do? The DA was going after the idols. Let's stick it on them. Okay, but where do we dump the body? I know a place.
Throw me the keys. Okej. Okej, czyli to... O, dobra, teraz się zaczyna prawdziwe zadanie. Pojazdy policji widoczne są na minimapie. Jeżeli się do nich za bardzo zbliżysz, zauważą cię. Znajdź objazd, jeśli blokują ci drogę. Aha, to tyle? Czyli na tym to będzie polegało? Jakiś gościu tutaj, nie wiem, pierdolnął poczwórnego tryktraka z prostytutką i jednemu i drugiemu wysiadło serducho, więc ja muszę po prostu zgarnąć samochód, w którym jest ich ciało i wywieźć go w jakieś specyficzne miejsce. Rozumiem. To mi się podoba. Takich zadań to ja się mogę podejmować. Przypomina mi to trochę tą szybką robótkę do zdobycia hajsu, gdzie narkotyki wozimy. Rozumiem teraz, dlaczego tyle kasy za to zarabiamy. Tutaj jednak jest wiele kroków, których się musimy podjąć. Ale spoko, podoba mi się to. Zawsze coś więcej. Co prawda, jeżeli będę chciał masowo robić jedno za drugim, żeby po prostu szybko skończyć biznes, no to nie będzie tak łatwo. Ale myślę, że ogarniemy, damy radę. Tutaj będę musiał gdzieś odbić jakoś na prawo, ponieważ mamy tutaj totalnie policję. O, tutaj przez palety, przez jakieś rury, nikt mnie nie zobaczy. Jestem księciem ciemności. Gallery's closing soon. Aha, dobra, czyli ja jednak do tej galerii będę wiózł w takim razie to ciało? O to chodzi? To ta impreza w galerii jest organizowana przez idoli? Na to by wychodziło. Dobra, zadanie typu jedź przed siebie, ale patrz dużo na minimapę. Rozumiem, rozumiem. Tutaj oczywiście policja fest blokuje drogę. Ja mam minutę 30 na dojechanie. Muszę tutaj troszeczkę off-roadem pojechać, ponieważ nie widzę zbytnio innej sensownej ścieżki. Kurwa, jestem na granicy wykrycia w tej chwili. Ale dajemy radę, dajemy radę. Ciekawe, że mnie tutaj nie widzą. Czy zdążę tam dojechać? Myślę, że tak. Prokurator okręgowy, który zabawia się z prostytutkami i umiera w trakcie. Ależ sztampowe. Ale kto wie, może wszyscy prokuratorzy okręgowi tacy po prostu są. Takie w sumie ich prawo. No kurwa, nie mówcie mi, że... Oh. Dobrze, że mam zapas czasu, bo muszę tam jeszcze wjechać. Na murku się zatrzymam. Wysadzanie samochodu? Bardzo chętnie. Jedno z moich ulubionych zajęć tutaj to wysadzanie samochodu. Dobra, jak ja mam tam wjechać? Kurwa, tamtędy! I jebany samochód prokuratora okręgowego. W sumie nie wiem, co tutaj zawinił samochód, tak naprawdę nic. Idole sobie tutaj imprezują. Czy oni tutaj w ogóle są, nie są? Muszę ich pokonać najpierw, po prostu przyjechać tutaj, wysadzić samochód. Ostrzelaj samochód? Bardzo kurwa chętnie! To autko ma zadanie, żeby wysadzać pojazdy przeciwników. To nie jest chyba pojazd przeciwników? Nie kategoryzuje się, ale to nic. Ojej! I koniec, gotowe! A Jezus, to było prostsze niż mi się wydawało. Omijanie policji na drogach to jest mały próg trudności, jeżeli chodzi o to zadanie. No ale okej, okay, rozumiem. Fabuły tych mogą być interesujące. Kto by się spodziewał potrójnego kwadrata na przełożeniu w wykonaniu pana prokuratora. No ale hej, kto wie, co siedzi w głowach nas wszystkich, jeżeli chodzi o seksualne fantazje. Kto wie, może nawet w waszych głowach siedzą jakieś pojebane rzeczy. Tylko jeszcze o tym nie wiecie. Wiecie, to nie jest tak, że od urodzenia wie się, jakie się ma popierdolone fetysze. One muszą się aktywować, jak umiejętności specjalne. Stylu sobie nie zmienię, ale możemy się w sumie udać jeszcze raz do naszego kościoła, żeby zrobić szybką podróż. Znaczy, najpierw zrobimy ją, żeby się tam udać. Idziemy kupić kolejny biznes, kurwa, pieniądze muszą być robione. Nawet jeżeli nie będę w tej chwili koniecznie robił kolejnych biznesów, żeby ukończyć daną dzielnicę, i tak w końcu mnie to czeka, bo niektóre misje tego wymagają, ale już mój zysk pasywny będzie ogromny. Więc lecimy, zapełniamy w takim razie dalej wschód miasta. Wuzier z repo, let's go. Holuj pojazdy i inne rzeczy za pomocą ciężarówki na parking. Oczywiście jak ja będę holował te pojazdy, będą mnie cały czas napierdalać. Nie mam kompletnie wątpliwości co do tego. Ale hej, połowa tych biznesów polega na tym, że musimy jechać gdzieś autem, ale nikt nam spokoju nie daje. Czemu nasze repo wygląda jak więzienie? Oto są takie ciężarówki na hol. Myślałem, że takie, wiecie, że się parkuje te auta z tyłu. Nie, na lince. She's also a total badass, so be nice. Mam wrażenie, że to będzie trochę w stylu tego odzyskiwania pojazdów dla garażu. Repo jobs. Got so many orders coming in, we can't keep up. Then why don't you send some my way? I'll take care of them. Sure. If you don't mind getting your hands dirty, you can use that tow truck over there. Now, where should I start? I'll send you the addresses. Just, you know, give me a call whenever you grab the goods. Lokalizuj cele konfiskaty na mapie. Odholuje za pomocą lawety na parking
Kurwa, łódkę będę holował przez miasto. Okej. Okay. To teraz się wszystko zrobiło coraz bardziej interesujące. Pokaż sterowanie liną, gdy cel zacznie świecić, naciśnij ponownie, by przyczepić linę. Kurwa, dobra. Największy minus jest taki, że muszę za każdym razem zasuwać tutaj, żeby wziąć mój samochód holowniczy, bo raczej tak łatwo mi go nie dostarczą. Ale widzę, że mamy... On już... Przepraszam, pierwszy cel niedaleko. Ja chcę odpalić mapę. Ile tego będzie? 7 rzeczy do scholowania. Zapewne rozsianych wszędzie dookoła po mieście. Tutaj mamy coś. Skarbiec bankowy. O kurwa, to są szybcy i wściekli totalnie. Mam wyrywać skarbiec bankowy. Dobra, pierdolę, jadę w takim razie po to. Jeżeli mam jedną realizację tego biznesu... O, nie chcę tych idoli potrącić. Będą mnie ścigać w nieskończoność. A jeżeli mam jedną rzecz w tej chwili porwać w ramach odcinka, to będzie to jebany skarbiec. Co prawda nie jesteśmy w Rio i nie walczymy ze skorumpowanym władcą okolicznym, który powoduje, kurwa, degradację życia ludzi niższych klas, kiedy jego przyjaciele się bogacą, w ogóle hello republikanie amerykańscy. I w ogóle wszyscy ludzie z prawicy, którzy uwielbiają po prostu swoich bogatych kolegów. Hej, może chciałbyś zostać politykiem prawicowym, w sumie lewicowym też, jakimkolwiek, kurwa, złym politykiem. Ale dlaczego miałbyś zostać politykiem? Słuchaj, nie dość, że będziesz kurewsko bogaty, możesz wykorzystywać swoją wiedzę o rynku i nadchodzących zmianach w prawie, żeby grać na giełdzie i zarabiać jeszcze więcej, to jeszcze możesz sobie wybrać swoich bogatych kolegów, żeby byli jeszcze bogatsi i tak się będziecie wzajemnie napędzali. Czemu nie? Fantastyczny pomysł na życie. No nic, tylko zostać politykiem. Aż żałuję, że sam takiej decyzji nie podjąłem. Jasne, nie kochałyby mnie teraz dziesiątki, jak nie setki tysięcy ludzi. Nie zrobiłbym wam życia, nie wychowałbym was na porządnych ludzi. Prędzej bym zniszczył wasze życia, niż je poprawiał. Ale kurwa, pieniążki jakie by były. A mam dzisiaj niezwykle dobry humor do nagrywania, muszę przyznać. Czuję flow. Jest niesamowicie zależny od dnia. Może dlatego, że se wczoraj na grilla pojechałem i wypocząłem. Może dlatego, że Tysia robi dzisiaj zajebiste ciasto. Wiele powodów tutaj upatruję w moim dzisiejszym dobrym humorze. No nie bij mnie, kurwa, co ty jesteś? Konkordatem taksówkarskim? O chuj ci chodzi? Oczywiście, że nie będzie łatwo to porwać, co? Kim ty, kurwa, jesteś? Czy ty jesteś zwykłym cywilem, który chce się napierdalać? Dobra! Poczuj pięść smoka. Raczej stopę. Oczywiście, że nie będzie tak łatwo. Dobra, bronicie? No to bronicie, to ja się z wami tutaj zajmę w takim razie. O, granat poszedł. Ty, ale ja się nie muszę bać, że ja zniszczę ten skarbiec. To nie jest samochód, który ma pasek życia. No dobra. To jeszcze jeden granat, to jeszcze jeden granat. A zaraz jeszcze jeden specjalnie wam prosto w dupsko zapakuję, a konkretnie tobie. Tam, do kolegi. Czy niby do mnie ścigać? Nie, to wyglądają na jakichś takich randomowych mafiozów. Okej. Okay. Problemy rozwiązane. Czas iść po mojego holownika. Zapierdalać z takim skarbcem prawdopodobnie będę dość szybko, ale wątpię, że tak umiejętnie, żeby, wiecie, niszczyć inne auta, wykorzystując siłę bezwładności, a tak jak to zresztą zrobili. A jak on się, kurwa, nazywał? Paul Walker? Nie, to był aktor. Nie pamiętam, jak się nazywał. Brian, jak Brian, szybki i wściekły, razem z Domem. Nie wiem, czy słyszeliście, ale kręcą obecnie kolejnych wściekłych i ludzie, którzy mieszkają w okolicy, gdzie jest dom doma, są niesamowicie wkurwieni. Bo... Okej, dobra, mamy to. Są niesamowicie wkurwieni, bo... A wiecie... Uhu! Aha, dobra, mam tego nie wstrząsnąć za bardzo. Dobra, porwałem jeden samochód ze sobą. Jedziesz ze mną do mojej firmy. Tak, tam, gdzie się znajduje dom doma, no to jak się można domyślić, po 9 jebanych częściach szybkich i wściekłych, naprawdę się już takie fandom zrobił całkiem intensywny. Dlatego też ludzie tam po prostu jeżdżą swoimi samochodami, nie wiem, ścigają się, robią spotkania. No generalnie miejsce kultu. Tylko że to jest miejsce, gdzie mieszkają normalni ludzie, którzy może niekoniecznie chcieliby oglądać cały czas, nie wiem, jakieś odpicowane, stuningowane auta pierdzące silnikami, które napierdalają im dzień i noc, bo o, tutaj jest dom Dominika Toretto, umówiliśmy się z kumplami, że se tu, kurwa, pogazujemy naszymi ekobustami. Ajajaj, oj, co się dzieje? Dlatego protestują i wydaje mi się, że nawet wręcz powodują jakieś umiarkowanie większe bądź mniejsze problemy dla ekipy produkcyjnej Szybkich 10. A dlatego zobaczymy, jak to się skończy. Pewnie niczym, i tak ten film zrobią. Kurwa, to jest wielka firma produkcyjna. Sam Vin Diesel przyjdzie tam, da im w ryj, a potem 100 tysięcy dolarów, które wyciągnie z kieszeni. No i chuj, no i się zamkną. Albo chuj, odkupi od nich te wszystkie domy, pewnie go stać. A potem po prostu
A potem po prostu będą kręcili dalej, jakby nigdy nic. No to co? Skarb jest przywieziony, dziękuję bardzo. Mam nie zadawać zbędnych pytań na temat tego, co się w nim znajduje, więc nie będę. Niestety nie wyzerowało mi mojego poziomu poszukiwania. To jest takie troszeczkę gorsze w tym wszystkim. Nie wiem, co musiałbym zrobić, żeby to wyzerować. Ty, a ile teraz zarabiam godzinowo? 80 tysięcy. Już 20 mam. Nawet nie mogę kolejnego biznesu w tej chwili kupić, bo jestem zablokowany przez progres tej gry. Dlatego też, moi drodzy. Czym by się zająć? Myślę, że czas aktywować jakąś misję. Mamy 20 minut. Trochę się przedłuży, ale to nic. Co by tutaj wziąć? Corpus Delicti. To jest to, co było zablokowane przez brak jakichś biznesów zrobionych, więc to sobie wykonamy. Partner, you gotta help me. The cops are on my ass. JR? Calm down. Where are you? On the move. God, I think it's that purple shirt mafia task force. Those fucking clowns? Shit. I'll get Kevin. We'll figure something out. Czekajcie, co? Purple shirt mafia task force? Nie rozumiem. Aha, że zostali... A, no tak, przecież jest ta specjalna teraz jednostka policyjna, która została stworzona, żeby zajmować się problemami związanymi z fioletowymi koszulami. Prawdopodobnie na samym końcu gry dopiero zyskamy tyle respektu w tym mieście, żeby zaczęli nas nazywać świętymi, a nie fioletowymi koszulami. Plus o chuj chodzi z fioletowymi koszulami. Buduję moją biało-czerwoną markę od pierwszych chwil, kiedy tylko skończyłem pierwszy dzień pracy w tym jebanym mieście, a i tak jesteśmy fioletowymi koszulami. Ja rozumiem, że święci mają swój kolor, zawsze wszystko jest fioletowe, nawet pierdolone strzałki na drodze, ale chciałbym mieć jakiś wpływ na wygląd mojego gangu. Tak jak, nie wiem, można było sobie customizować w Watch Dogs Legion cały nasz, ten entourage ludzi, którzy tam dla nas pracują w DedSecu. No tutaj nie ma takiej wolności niestety. Mają być fioletowi i chuj. No cóż, ty, a nie, jednak mi wyzerowało bycie poszukiwanym. To w sumie, dokąd ja mam jechać? Bo mówiliście, że o, po chuja tyle jeżdżę, skoro mogę zrobić fast travel. A gówno mogę. Nie mam tam fast travela. Mało mam tych punktów do fast travelu. Wydaje mi się, że mnie opierdalaliście, że omijam jakieś oczywiste. A może po prostu opierdalaliście mnie o to, że nie wiedziałem, że mogę sobie do kościoła zrobić fast travel. A już jakby bez znaczenia. Odkryłem to niedawno, okej? Okay? Nie wiem dlaczego, ale jakby gra mi powiedziała. Są miejsca, gdzie cykasz fotkę i odblokowujesz fast travel. I moja głowa pomyśla, okej, okay, a więc to są jedyne miejsca, do których mogę zrobić fast travel. A cyknąłem tylko jedną taką fotkę do tej pory, nie wiem, chyba nie odkryłem kolejnych po prostu, bo to jest żółty znacznik, a żółty znacznik trzeba być w jego pobliżu, żeby nam się pojawił. No więc jakoś tak wyszło, że nie wiedziałem, okej? I to nie jest kurwa mój debilizm, tylko po prostu moje zaawansowane myślenie, które doprowadza mnie do błędnych wniosków. Jasne, można dużo, nawet wręcz w ogromnej ilości myśleć, ale kto powiedział, że poprawnie? To jestem ja. To jest najlepsza definicja mojej osoby. Dobra, co się tutaj odpierdala? Kevin, musimy uratować JR-a. JR? Chyba się JR nazywa. JR. They linked him to us? I thought they were a bunch of morons. So did I. They couldn't even get our name right. Cóż no. To nie tak, że poszliśmy do telewizji, nie wiem, porwaliśmy ekipę prowadzącą wieczorne newsy i ogłosiliśmy się jako święci, nie? Tak sobie przejęliśmy ten kościół, nazwaliśmy się świętymi i na tym się chyba trochę skończyło. On dlatego... Pff, cóż, to jeszcze trochę potrwa. Musimy mieć biznesy w całym mieście. No to cóż, jedziemy mordować policję. Niesamowity poziom spokoju naszych bohaterów. Jedziemy mordować ludzi? Kurwa, ale jak już skończymy, chopie, jak już zmijemy z siebie tę krew i ściągniemy te kawałki mózgów i przejdziemy przez 7-letnią terapię, która po prostu z naszych głów opróżni nasze głowy z całej tej traumy i tragedii, którą widzieliśmy i spowodowaliśmy. Indycze, utko, to jest to, czego potrzebuje mój brzusio w tej chwili. Mój brzusio potrzebuje, kurwa, nie wymiotować na widok wszechobecnej krwi. O, tu już jest policja, siema. Kurwa, ten łańcuch taki potężny. Dobra, koniec jebania się. Bierzemy mojego dragunowa, krukowa, czy jakąś tam zwie i jedziemy. Kevin jest zupgrade'owany swoją drogą. Lepiej strzela. How did they connect you to us? All I know is they came to the shop with a warrant for me and my records, signed by the chief of police herself. I dipped out the back and called you. Fuck, so they have your records? That could sink us. Don't worry, I don't keep my records in the shop. Shit, more cops. This stranger is innocent. Shit, more cops. Kurwa, kto by się spodziewał, że będzie tutaj more cops? Dobra, granat tam doleci. Nie. Oj, nie mam już werwy, żeby strzelać. Dobra, chłopaki,
Pozwólcie, że trochę wpierdolę w was pocisków, żeby sobie werwę naładować. Werwa, miękka jak aksamit. Przez wrak. Dobra, headshoty lecą, kurwa, jak banany z nieba. Pozbądź się policjantów. No, gotowe. A nie, dobra, jest więcej, oczywiście, że jest więcej. Granada! Nie rozpierdoli to niestety tego pojazdu. Na to trochę liczyłem. Ale trochę im obrażeń zada. Dobra. Gdzie czas na mój flagowy ruch? Granat w dupie! Tylko muszę najpierw mieć oczywiście werwę do tego. Więc na razie głowa w brzuch. Dobra, żebym ją kurwa wyrolował. Dobra. Myślę, że z moim obecnym bogactwem jeszcze musimy w dzisiejszym odcinku dokonać upgrade'u naszego ulubionego karabinu. Albo w ogóle zobaczymy, czy coś innego się w sklepie nie pojawiło. Co to kurwa za Mexican standoff? Idzie, patrzy się na niego i w niego celuje. Okrutna jesteś, babo! JR, where do you keep your records? We can't let the task force find them. A place called Happy Cat Self Storage, over in the flats. No i wszystko jasne, jedziemy. Aha, pomóż z JR-em. Destroy everything linking you to the Saints. Przepraszam, co ten chłop robi? Przysiady przed wejściem. No dobra, czyli my jedziemy w takim razie. Chłopaki tam... Nie, kurwa, jazda na dachu! Lecimy do archiwum, potrzebujemy wszystkie zapiski stamtąd zabrać, najprawdopodobniej... No najlepiej by było je po prostu spalić, nie? Po cholerę komu zapiski? Czy my ich do czegoś potrzebujemy? Nie, my działamy na żywioł. Mamy jakiś biznes? No to kurwa mamy, po co jakieś tam papiery? I tak absolutnie wszystko robimy na nielegalu. Mam wrażenie, że papiery to jest tylko sprawny i szybki sposób, żeby nas potem udupić o coś. W końcu Al Capone, jeden z najsławniejszych gangsterów w historii, poszedł do więzienia za unikanie podatków. Jasne, to troszeczkę zaprzecza całej mojej tutaj logice, że nie powinniśmy mieć papierów, bo przykład Al Capone mówi, że powinniśmy mieć wszystkie papiery i bardzo grzecznie się zachowywać, żebyśmy nas nie mogli legalnymi jakby ścieżkami załatwić. No ale Al Capone nie był totalnym pojebem ubranym na biało-czerwono, nazywającym się kapitanem Polska, który jest gotów zajebać każdego policjanta, jaki go atakuje. To był prawdziwy świat. Tutaj mamy Santo i Leso. Więc tak, rozpierdolimy wszystkie te papiery i nie zapłacimy ani grosza podatków do końca naszych żyć. Tutaj pewnie już ktoś siedzi z tymi papierami, jak znam życie. Happy Cat, Self Cat, Super Storage. Kurwa, mam limit czasowy. Najgorsze gówno. O, kurwa, jestem na dachu, ale jaja. Dobra, zaczynamy w takim razie na pierdalankę, nie będę się tutaj ograniczał. Nie będę tutaj nawet próbował udawać, że się będę skradał. Mamy tutaj te pierwsze kurwa... Nie ten garaż! Wszystko jest pootwierane, znajdź i spal dowody, ale czy ten dynks mi pokazuje, że tutaj jest ten dowód? Tak, ewidentnie tak, ale gówno widzę, bo jest taka pora, że... No to cóż, musimy po prostu chyba obadać wszystkie garaże, jakie się tutaj znajdują. Oczywiście JR nie był na tyle miły, że nam dokładnie powiedział, gdzie znajdziemy te dowody, które na nas ma. O nie, to tylko cywile. A, czy w sumie też mogliby zginąć, co to za problem. Rozpal ogień. Dobra, dwa zrobione, jeszcze trochę przed nami. Ciekawy jestem, czy jak zostawię jednego policjanta przy życiu, to wtedy nie przyjadą kolejni. Taki trik normalnie wyciągnięty z zombiaków Call of Duty. Gdzie się zostawia na końcu jednego, któremu się ujebało nogi granatem. Ponieważ tak długo jak on się czołga po mapie, nie stanowi dla nas prawie żadnego zagrożenia. A nie przyjdzie kolejna fala. Dlatego można realizować wszystkie tam, nie wiem. Ty, kurwa, ja mam przecież normalnie tego skurwysyna. Dobra, jest zajebiście. Tak więc, nie wiem, może opłacałoby się jednego przy życiu zostawić. Wszystkie nasze, kurwa, zapiski, papiery włożone po prostu w karton w garażu. Co jest, kurwa, nie tak? Widzieliście to? Miałem, jakby, patrzyłem przez celownik i widziałem samego siebie z tyłu. Pojebało cię, gro? Nie tak działa do końca celownik. Dobra, ta snajperka jakaś taka skasztaniona jest. Dobra, mamy co? Czwarty już nam zaliczyło. Nie, jeszcze tylko jedno. Mamy tutaj jeszcze jeden, mam wrażenie, takie przejście pomiędzy dwoma zestawami garażu, więc potencjalnie będzie to gdzieś tutaj. Mam jeszcze 2 minuty na znalezienie ostatniej paczki dowodów, a kurwa nie wiem nawet gdzie ich szukać do końca. Może mi je grzecznie, ładnie oznaczy, jak nie będę nadawał na przykład na, nie wiem, różne systemy w tej grze. Trzeba udobruchać Saints Row'a, tak to działa. Tutaj jeszcze jest jakieś miejsce. O, ty. Dobra, dziękuję ci ślicznie, znaczniku. No i dobra, wszystko spalone. Buena vista. Koniec zadania? Siadam do tego gówna. Zniszcz helikoptery? Kurwa. Oczywiście.
Z największą przyjemnością. Akurat sobie wsiadłem w tej chwili do tego pojazdu. Czy wydaje być idealną okazją, żeby rozjebać te helikoptery. Tylko kurwa jeszcze, gdyby te pociski chciały lecieć po ludzku. Dobra, panowie marszale, czy tam policjanci, nie wiem czy ogarniacie, ale napierdalam was teraz waszą własną bronią. Ciężarówki, którą przyjechaliście dojebać mnie. O nie, kurwa. O nie, nie, nie. O właśnie, ustaw się tam, tam, dalej. Dobrze. Kurwa, bliżej. O, idealnie. Idealnie, fajnie, fajnie. A! Nie lawiruj tak na boki. No i co, zajebiście. Chief Police seems to have a real burr butt about us. What do? We gonna need to lie low? We keep building our empire. When we're ready, we'll deal with her. And her fucking task force. Dobra, pani szefowa policji ewidentnie chce tutaj nam zepsuć życie. Czy tam szefowa tego oddziału całego? Wyjebane. 20 tysięcy, 3 tysiące dolarów, POS świętych. Baraka z świętych, rozumiem, że to samochody. A ten autek wygląda fajnie. Przestępcze imperium poziom 3, budujemy dalej nasze imperium. Jasne, kef. Nowe kryminalne przedsięwzięcia. Oj, 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 oj. A jednak mamy nowe. Nie wiem, znaczy, mogłem się domyślić, że ta misja to będzie właśnie taka przełomowa, która nam doda kolejne przedsięwzięcia, ale wiecie co? Kurwa, co ja się będę ograniczał. Najprostszym sposobem na zwiększenie pasywnego dochodu jest po prostu pierdolnąć sobie nowe przedsięwzięcie. Od razu podbijał jakieś tam paręnaście, 20 tysięcy. Bez żadnej roboty z naszej strony. 30 tysięcy do kieszeni. Fantastycznie. Pytanie, ile będą kosztowały? Mogą być drogie jak cholera. Dobra, wrzucamy tam. Te mamy zrobione, mamy teraz tutaj. 400 tysięcy, kurwa! Ja pierdola. Współtwórz przyszłość mody wspólnie z obrazoburczą projektantą Edith Hunt i widzę inspirują. Dobra, ale co się tam robi? Idź za wskazówkami zamieszczonymi w pamiętniku i fotografii materiału, które mogą się przydać do zmiany twojego wyglądu. Kurwa! Bez sensu. Zakłóć działanie wież komórkowych i radiowych, aby policja, marszale, idole i Los Panteros nie mogli wezwać pomocy. A, czy to będzie miało jakiś długofalowy wpływ? Wybuduj międzynarodową firmę. Nie. Szerz chaos w całym Santo Ileso, aby zwiększyć swoją sprzedaż ciężkiego uzbrojenia pojazdów wojskowych. Kurwa, wszystko to brzmi całkiem nieźle, ale może radio. Radio wygląda całkiem nieźle. Chuj, przenosimy się na miejsce. Zarabiałem teraz 80 tysięcy na godzinę. To jest całkiem niezłym upgrade'em względem tam parunastu tysięcy, które miałem niedawno. Cactus World Headquarters in beautiful Santo Ileso. That's right, you're listening to KAKTS, dominating the airwaves with 9 million gigawatts of pure pistol-packing radio power. It's me, Jack, the Cactus King, sovereign of the saguaro prince of the prickly pear, humbly at your service. Come on over and say hello. Hey, what can I do for you? Just checking in. Making sure Jack ain't up to his old tricks, huh? Old tricks? Interference with cell transmissions. That's what it says on my rap sheet. You can do that? Sure. Got everything I need right here. So if I'm in a fight and someone calls for backup, you can block the call? Ah, it's only a federal offense. Then shit, let's do it. Hold on. We gotta map the cell towers first. Figure out which calls are going where. Okay. But how? Well, say you want to fuck with the idols. First thing you're gonna do is call them up and call them out. Make them come at you hard. So when they call for backup, you trace the call? Exactly. Keep the fight up long enough, I can map the whole network. And then what? And then you get up in each tower and plant one of these jammers they'll give you. On the tower? Like, at the top? How do I get up there? I don't know. But up ain't the hard part. It's down that's gonna kill you. Użyj apki kontakty, by wszcząć walkę z marszalami, idolami Los Panteros lub policją. Okej. Czyli tutaj mamy jeszcze wyższy biznes, który wymaga jeszcze więcej roboty, jak się można domyślić. Mamy tutaj oczywiście kolejne zagrożenia, których trzeba się pozbyć, by dochody powzrastały. Kurwa, trzy biznesy zakupiłem tyle, teraz mam dojebanej ilości zagrożeń do ogarnięcia. Spłukałem się praktycznie, ale... O kurwa, 46 tysięcy na godzinę więcej, 860 tysięcy maksymalnie. No teraz to nawet 8 godzin nie mogę tutaj czekać, ale pieniądze zapierdalają. Na każdego tika mi po prostu setki dolarów wskakują. Jest zajebiście. Teraz można te pieniądze zarabiać. Tutaj jak jeszcze polikwiduję te zagrożenia. Wiecie, im droższy biznes, tym bardziej wzrasta zysk z niego za pojedyncze zlikwidowane zagrożenia. Tak więc kurwa. A trochę sobie jeszcze hajsu muszę pofarmić przed nagraniem kolejnego odcinka, a na razie się z wami żegnam, moi drodzy, mam nadzieję, że wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Ja uciekam. Pa, pa!